Lorenz Freiman. Obok tej osoby nie siadam. To ja w ogóle usiądę jako publiczność. Ale ta osoba jest tutaj niepożądana. Proszę pana uprzejmie, żeby pan zajął sobie miejsce. Należny jest tutaj przy. To jest moje miejsce. Może pan się przesunąć? Ja bym wolał tutaj usiąść. Nie, ja pierwszy zajął to miejsce. Pan zechce usiąść, dobrze? I ja bym chciał skorzystać z artykułu 379 KPK. Proszę pana, ale chce pan na chwilę usiąść? Musimy skończyć kwestię stawiennictwa. Jak zakończymy kwestię stawiennictwa, później przejdziemy do kwestii kolejnej, dobrze? Dobrze. Pan zechce w takim razie. Z artykułu 379 chcę skorzystać, dlatego że Joanna Włoch. Przepraszam pana, nie skończyliśmy jeszcze kwestii no to... związanych ze stawiennictwem uczestników postępowania. To nie pan pozostać w pozycji swojej. Wolałbym usiąść. Czyli korzystać z artykułu 379 KPK. Ale jeżeli chce pan pozostać w pozycji stojącej, to jest to. Ale ja bym chciał skorzystać właśnie z pozycji siedzącej. Skończymy kwestie związane ze stawiennictwem uczestników postępowania, wtedy zostanie pan udzielony głos. Zatem odnotujemy i stawi się opiniony Lorenz Freiman. Freiman. Freiman, proszę darować. Wymowa jest odmienna. Zgadza się. Zgadza się. Już teraz o tym wiem. Dziękuję zatem bardzo. Zatem odnotowując pana pisownie, pana nazwiska zgodnie z nią, już wiem, żeby zwracać się do pana w sposób odmienny, zgodny z wymową pana nazwiska. Zatem stawił się opiniony Lorenz Freiman. W jego imieniu stawił się... Obrońca z urzędu, adwokat Piotr Pawłowski. Podnoszę, że nie jest w moim imieniu. W jego imieniu stawił się adwokat Piotr Pawłowski, obrońca. Podnoszę, że tu już jest matactwo, ponieważ ta osoba nie jest w moim imieniu. Nie jest upoważniona. I nie upoważniłem tej osoby w żadnym przypadku. W tym miejscu opiniony oświadczy iż adwokat Pawełski nie jest przez niego upoważniony. I po raz pierwszy zobaczyłem tę osobę na korytarzu przed rozpoczęciem sprawy. Nie jest przez niego upoważniony w żaden sposób. Nie jest w jego imieniu. Zobaczył go na korytarzu. Przedstawił po raz pierwszy. Tak. Zamieniliśmy kilka słów, ale pan stwierdził, że nie ma sensu nasza dalsza rozmowa. I na tym skończyła się znajomość w cudzysłowie z tym panem, z kancelarią, którą prezentuje i z funkcją, którą też jest przedstawicielem. Jako adwokat z urzędu. Bez mej wiedzy. Ale teraz odnotowujemy, co pan chciał powiedzieć i na razie proszę pozwolić na wykonanie stosownego zapisu, bo wszystko wymaga czasu. Pan wspominał, że chce pan skorzystać z jakiego przepisu? Z przepisu 379 Kodeksu Postępowania Karnego. Ten przepis, nieznajomość tego przepisu spowodowała, że Joanna Włoch Sądu Rejonowego w listopadzie 23.2018 roku, łamiąc ten przepis, ukarała mnie osobiście karą grzywny, będąc osobą nieuprawnioną, zasiadając na urzędzie sędziowskim w kolejnej sprawie, grzywną w wysokości 500 zł. Jest to oczywiście dla mnie no, ewidentne sędziowskie bezprawie, dlatego by zadowolić ewentualne roszczenie ze strony sędziów, że naruszam ich powagę, dostojność, naruszam powagę sądu, miejsca, wolę zająć pozycję stojącą. Natomiast... Pan zechce teraz zakończyć swoją wypowiedź. Natomiast wielu sędziów... Pan zechce w tym momencie nie mówić. To przecież nie udzielam panu w tym momencie głosu, pan coś powiedział, chcemy to odnotować w niezbędnym zakresie i pana dalsza wypowiedź przeszkadzała w tym czynnościom. W tym miejscu opiniony oświadczył, że chciałby skorzystać z artykułu 379 KPK.
bo w innej sprawie, tak, został pan ukarany w żywo. Tak, dobrze. To było dla mnie wręcz szokujące, ponieważ ta osoba zemściła się na mnie za to, że padł wniosek pod jej adresem jako osoby nieuprawnionej, niegodnej urzędu sędziego. No i w ten sposób został ukarany w żywo. Którą? Bo uważał sędziego za osobę niegodną. Uznaję. Słucham? Uznaję. Nie uważam. Uznaję. Traktuję. Jest. Traktował jako osobę niegodną. Urzędu sędziego. Urzędu sędziego, bo jest osobą niegodną urzędu sędziego. Za swoje wiarołomstwa, matactwa ohydne, korzystając z urzędu sędziego. I reprezentując polskie państwo. Teraz woli zachować pozycję stojąc. Nie woli zachować. Chciałbym skorzystać z tego przepisu, ponieważ pani Joanna Włoch nie znała tego przepisu. Bo gdyby znała, to byśmy ten przepis rozstrzygnęli. Proszę pana, ja mam prawo dobrze. Taki wniosek złożyć. Nie będziemy dosłownie odnotowywać, będzie wątpliwać sens tego, to zdanie zaczęło się zresztą od tego, że chciałby pan skorzystać z artykułu 379 KPK. Dokładnie. Ja tylko to rozumiem i dlatego pan pozostać woli w pozycji stojącej. Nie, nie wolę pozostać w pozycji stojącej, a nie, chcę skorzystać z artykułu 379, czyli chcę przyjąć pozycję siedzącą. Z wielu powodów. Natomiast jeżeli sędzia na urzędzie sędziego uzna to... I teraz chciałby zająć pozycję siedzącą. Uprzejmie proszę uczyć takiego. Czyli mogę skorzystać z tego przepisu. Ale ja przecież już dawno prosiłem, że pan musi. Ale nie podaliśmy podstawy prawnej. Ale nie ma takiej podstawy. Dziękuję bardzo. Kiedy sąd się do kogoś zwraca, bo kiedy ta osoba, która sąd zwraca, należy wstać. Natomiast... Nie, 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 to my się mylimy. Ja w ogóle chcę właśnie w pozycji siedzącej prowadzić tą polemikę, jeżeli jest polemika prowadzona w ogóle w sali sądowej. Nie ma miejsca na polemikę, kiedy będzie się sąd do pana zwracał, bo kiedy pan się będzie zwracał, to proszę oczywiście wskaż. Natomiast pozycją wyjściową jest pozycja siedząca. Dobrze. Czyli to jest naruszony artykuł 379 KPK. Obraża mnie pan w tej chwili, mówiąc obwiniony. 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 Siada, po czym ponownie wstaje i mówi, że sąd obraża go, zwracając się do niego. Obwiniony. Może pan mówić głośniej, bo słabo słyszę. Jest to nazwa, będę się starał, jest to nazwa strony postępowania. Teraz jeszcze inna kwestia, proszę pana. Widzę, że ma pan aparat fotograficzny rozstawiony na stole, na ławie, która przed panem się mieści. Rozumiem, że intencją pana jest nie tylko ustawienie tego urządzenia, ale
ale skorzystanie z niego, czy tak? Dokładnie. A w jaki sposób Pan chce z tego urządzenia korzystać? Zarejestrować audio wideo przebiegu tego posiedzenia, w którym... Jest to możliwe, natomiast wymaga to zgody sądu i wymaga to uprzedniego złożenia przez Pana w tym przedmiocie wniosku. Więc jeżeli istotnie chce Pan z tego urządzenia skorzystać, to należy złożyć w tym przedmiocie wniosek. Czy Pan taki wniosek składa? W każdym momencie można? Proszę Pana, czy Pan taki wniosek składa? Bo chodzi o to, żeby dochodzić do jakichś rozwiązań sytuacji, które w postępowaniu powstają, w szczególności tej sytuacji. I skupmy się zatem na tym, czy Pana intencją jest to na pytanie przewodniczącego w związku z tymi przedmiotami. Na placie przed zajmowaną ławą. Rozstawmy. Na statywie aparatu programu skierowano w stronę Swanson. Czy jego intencją jest rejestrowany przebieg posiedzenia, obwiniona świadcza, że tak. Że jest jego intencją rejestrowany przebieg posiedzenia audio, wideo, czyli dźwięku i wizji, tak? Chyba tak. Bo to, co sędzia wymyśli, to mi się już w głowie nie mieści i nie chcesz komentować tego. W każdym moim piśmie procesowym jest zawarty wniosek o rejestrację audio-wideo. Po pierwsze. Druga sprawa. Występuję w imieniu własnym jako Lorenz Freiman i w moim interesie osobistym oraz w interesie strony przeciwnej, bo przeciwnikami dla mnie w tym sporze są sędziowie, czyli w interesie samego sędziego Huberta Zaręby. Po trzecie, w interesie społecznego, publicznego interesu z tego powodu, iż prowadzę stronę medialną Pokrzywdzenie Rzeczpospolitej Polskiej imienia Klaudio Królika,
to jest właśnie ta postać, o której rehabilitację walczę i który został z zimną krwią przez sędziów zamordowany 18 stycznia 2008 roku. Jak do tej pory żaden z winnych, żaden morderca nie został ukarany czy pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Podobna sytuacja jest i w moim przypadku. Dotyczy ona sprawy pana Wawrzyńca Jastrzębskiego. I w związku z tym wszystkim, co w tym momencie nie należy do przedmiotu postępowania, czy na pewno tego jego etapu, chcę pan złożyć wniosek o to, żeby sąd... Z artykułu 357 KPK. Z artykułu 357 KPK. Składa wniosek z artykułu 357. Oraz zapisu konstytucyjnego o jawności postępowań sądowych. Do wokandy nie wynika, aby sprawa była wyłączona, a zresztą konstytucja... O utrwalanie obrazu i dźwięku. Tak, obrazem i dźwięk. Obrazu i dźwięk. Tak były rejestrowane kapturowe postępowania sądowe, w tym sądzie również w latach 50., 60., 80. Czy pan jest przedstawicielem środków masowego? Tak. Pokrzywdzenie Rzeczypospolitej Polskiej imienia Klaudy Królika i prezentuje właśnie ten ruch społeczny. Obwiniony oświadczył, że jest przedstawicielem środków masowego przekazu. Nie chodzi o ruch społeczny, chodzi o pojęcie środków masowego przekazu. W ramach tego mamy właśnie dostęp do środków przekazu, jakim jest internet. To jest to internetowa strona. Strony, powiem o kilka. Jest strona Klaudy Królika na Facebooku, jest strona Pokrzywdzonych i są inne. Przekazu, gdyż stowarzyszenie które reprezentuję to jest Pokrzywdzenie Rzeczypospolitej Polskiej imienia Klaudio Królica, taki zapis. Tym można zapewne Klaudio Królica prowadzi stronę internetową i na niej relacje, tak? No i mówię również. Stronę internetową, a także prowadzi relacje na YouTube. W tej chwili transmisja nie jest prowadzona na żywo, nie jest live. I pana zdaniem to stowarzyszenie jest środkiem przekazu, tak? Tak. Ja osobiście biorę pełną odpowiedzialność za treść, za publikację materiałów. I w tym sensie stowarzyszenie, którego jest przedstawicielem, jest środkiem masowego przekazu. On osobiście bierze odpowiedzialność. Za co? Za treść, za materiały upowszechniane, publikowane, przekazywane. Treść materiału publikowanych i przekazywanych w celu naprawy. Rozumiem, na stronie internetowej i na kanale YouTube stowarzyszenia, tak? Nie. Na kanale YouTube jest tylko Lorenz Freiman. Gdzie z tej strony YouTube'a Lorenz Freiman przenoszę na Facebooka. Internetowej stowarzyszenia i na kanale YouTube. Jego. To jest Lorenz Freiman. Sąd postanowił na zasadzie artykułu 357 paragraf 1 KPK uwzględniając wniosek obwinionego
chcę zwolnić mnie jako przedstawiciela. Stowarzyszenia jak powyżej na dopolewanie. Za pomocą stosownej aparatury utrwałem obrazu i zdjęcie z przebiegu do sprawy. Zastrzeżenie. Przestrzegania wymogów wynikających z prawa czasowych. Tak, zezwolenie na rejestrację niezbędne z tych wszystkich wymogów, które dla rejestracji i dla upowszechniania zapisów obrazu i dźwięku stawiają przepisy prawa czasowego środkowo-masowego przekazu. Dobrze. Odnotowaliśmy stanowisko uczestników postępowania, w tej mierze jeszcze tylko odnotujmy, iż nie stawił się nikt w imieniu oskarżyciela publicznego, komendy rejonowej policji Warszawa 4. Zawiadomionego. Za pozwoleniem Wysokiego Sądu. Wysoki Sądzie, obwiniony tak przed salą sądową, jak i na sali dał wyraz, że utracił wszelkie zaufanie do mnie, no i w związku z tym nie mogę pełnić funkcji obrońcy z urzędu i Wysoki Sądzie wnoszę o zwolnienie mnie z tejże funkcji. Oczywiście obwiniony to potwierdzi za chwilę. Opinioną, tak, przed całą rozprawę i na sali rozprawy. Chciałbym pana szanować, to się zrozumie, czy to się zrozumie, czy moje no tak. Ale szacunek chcę panu okazać, okazuje. Mówię na tej sali. Przepraszam bardzo, nie czas. Chcę podziękować się adwokatowi za to, co pan. Nie czas, nie miejsce teraz. Teraz toczy się posiedzenie i uczestnicy, jeżeli nie jest udzielany głos, nie powinni się wypowiadać. Iż obwiniany tak dał wyraz temu, że utracił do niego zaufanie i w związku z tym nie może dalej pełnić funkcji obrońcy. Prosi, nie może pełnić funkcji obrońcy z uczelni i prosi. Pozwolenie jego z tej funkcji, co na pewno opinią za chwilę zatwierdzi. Istotnie wykazuje pan zaufanie do swojego obrońcy? Nie ma pan zaufania do pana Wysnosa? Czy mogę teraz mówić? Tak, proszę, żeby pan ustosunkował się do tej kwestii. Ustosunkować to chciałbym wyrazić swoje zdanie i chciałbym, żeby nie przerywano tego zdania pełnego. Ale ja mam prawo do pełnej wypowiedzi. Nie, proszę pana, mam prawo do wypowiedzi wtedy, kiedy jest pan udzielany głos. No to jak mam udzielony głos, to mam pełne prawo wypowiedzi. Proszę pana, w zakresie. W zakresie. I w zakresie dyktowanym przedmiotem postępowania. Po pierwsze, powtórę, przedmiotem konkretnych kwestii, które w danym momencie podlegają rozstrzygnięciu. Pana Wojca powołał się na to, że utracił pan do niego zaufanie, dlatego w jego ocenie nie może być to pana obrońcą po prostu o zwolnienie z tej funkcji. Jest to kłamstwo ze strony pana adwokata, dlatego że ja takiego zaufania w ogóle nie miałem wobec niego, nie darzyłem go, a zatem nie mogę utracić coś, czego nie posiadałem. Ja nie posiadałem żadnego zaufania do adwokata, zatem dzisiaj stwierdzenie publiczne, bo mamy tutaj osoby na widowni. Nigdy zatem nie mógł to utracić. Pada słowo oszczerstwo wręcz i matactwo z jego strony. To jest kłamstwo i oszczerstwo.
że utraciłem zaufanie, natomiast nie mogę utracić tego zaufania, jak nie miał w ogóle żadnego zaufania. Nie miałem i nie mam. Nie miał zaufania do swojego obrońcy. Dlatego, że ta osoba mogła podjąć wszelkie działania, by się ze mną skontaktować i w tak prostej sprawie, tak oczywistej. Lorenz Freiman zatrzymany przez policję, przedstawia się Lorenz Freiman, jest ścigany za artykuł 65 KW. Kpina. Obrońca w ogóle, jak rozumiem, intencje pana wypowiedzi nie nawiązał z panem. Nie nawiązał żadnego. Dzisiaj właśnie dopiero na samym początku wspomniałem, spotkałem, przedstawił się, jestem. Czy to pan Lorenz Freiman? No to. A teczkę ma pana Banasińskiego. Proszę pokazać. Wcześniej. Dopiero. Na korytarzu. Przedstawiam. Dobrze, proszę państwa, zrobimy chwilę przerwy, musimy przeprowadzić naradę na wnioski, więc chciałbym, że z obrońcy obwinionego odpowiedzi sprawa poświęcona w głowach, jeśli państwo poproszenia są przedstawić stanowisko w przedmiocie wywołanym przez obrońcę. Proszę, jeśli co.